Witam na kolejnym live'ie z kompilacji Disney Afternoon Collection. Zostały nam tylko dwie gry do przejścia, ale zanim do nich przejdę, chciałbym zagrać w tryb Boss Rush w Chipie i Dale'u 2, bo nie pokazywałem go na live'ie. Sam go przeszedłem, ale no chcę, żeby też to było na live'ie, tak dla zasady, bo pokazuję każdy Boss Rush na live'ach. Więc nie chcę, żeby ta gra była pominięta. Paweł, dlaczego? Dlaczego chcesz, żeby obca osoba z internetu cię pozdrowiła? Hej, idzie mi naprawdę dobrze. Tak, no bo w końcu taki sławny youtuber, ja tutaj kogoś miałbym pozdrowić. O, rany. Nie wyszło. Miałby kogoś pozdrowić. No nie, przestań. Aj, oberwałem. Ej, przecież ja mogę schodzić o platformę niżej bez takiego zeskakiwania naokoło. Okej, ostrożnie, żeby mi ekran przypadkiem nie uciekł. Okej, jeszcze nie koniec, jeszcze chyba jeden albo dwa ciosy. A co, ci z wyższej półki nie, tego nie zrobią, więc idziesz do jakiegoś randoma jak ja. Cześć, wampirowy. Paweł, to jest akurat tryb Boss Rush, gdzie są same walki z bossami. To nie jest normalny tryb. Zeti, czy jesteś zadowolony z odcinka Bendiego? No nie, aj. No i trzeba czekać. Wiem, Paweł. Właśnie dlatego ludzie lubią tutaj przychodzić, bo można sobie na spokojnie pogadać i nie martwić się o to, że czyjaś wypowiedź, pytanie będzie pominięte. Okej. Zostawił te kule. No, dawaj, rzucaj. No nie, ja robię to za szybko. A, wampirowy. Robimy speedrusha, bo nie pokazywałem go. Sam go wcześniej przeszedłem, ale nie na live'ie.
W ogóle jak już przejdziemy sobie te wszystkie gry z tej kompilacji, to chciałbym zrobić jeszcze live'a, jeszcze jednego live'a z pierwszego... O, dobra, udało się. Z pierwszego Chipa i Dale'a, ale na czas... O, fuck. Okej, ja oberwałem, ale on też. Hehe. Jeszcze trzech bossów. Troje bossów, trzech bossów. Ups. Ojej, wielkie dzięki, Paweł. Teraz za bardzo nie mam jak patrzeć na czat, dlatego wybaczcie, jeżeli na coś nie odpowiem. No ale jednak muszę się skupić na tych bossach. No rzucaj, no dziękuję. Ouu, ale unik zrobił. Super, jeszcze dwóch. O rany, dobra. Jak to było? On teraz właśnie zrobi coś takiego i ja teraz... Okej, nie tak. No, trochę bliżej. No nie, nadal źle. Bo nadal obrywam, a nie mogę. O, o to chodzi. Tak trzeba z nim walczyć. O, no nie. Dwa życia. Jedno. Ojej. Znaczy, nic się nie stanie, jak stracę wszystkie, po prostu zacznę od początku. Teraz to nawet nie wiem, dlaczego nie oberwał, chociaż powinien. Chyba trochę wyżej ma ten swój hitbox. A nie, ja muszę w niego trafiać. Nie w pojazd, tylko w niego, no to... O! Za blisko podszedłem. No! I ostatni. O kurde. Dobra. Zapomniałem, że tutaj jest ten boss. Nie pamiętam za bardzo, jaka jest taktyka na niego. On będzie zrzucał rzeczy. Dobra. Ok,
Okej, oberwał. Fajnie. Właśnie taki jest z nim problem, że on często robi unik tą swoją łapą. W sensie łapie te kule, które sam zrzuca tak naprawdę. 2, 1, teraz. Okej, trafiony. Cudnie. No ja akurat mam wszystkie części Elder Scrolls. Od jedynki do Skyrima. Świetnie, oberwał. A to, że w żadną z tych gier nie grałem, to cicho szap. Okej, teraz chyba znowu zrobi unik łapą, dokładnie. O, za późno. Nie lubię Wiedźmina. Teraz za wcześnie znowu. No nie, no... Co to było? Paweł, nagrałem Undertale. I takie gry... znaczy, co ma... O, oh, fuck. Co ma Undertale do Chipa i Dale'a? Bo właśnie porównałeś. Jak grasz w takie gry, to nagraj Undertale. Czyli jak lubisz gry z lat 90., to zagraj w grę z 2015. Dobra, już nie ma tej łapy, to będzie łatwiej. Świetnie! Skoro już mu wypadają części, to jest to rzeczywiście końcówka. Ej, nie przeklinaj i bez caps locka. No ale masz rację, mimo wszystko, w tym co napisałeś. A co do Undertale, to nagrałem je na wszystkie możliwe sposoby. Zrobiłem let's play z pacyfisty, zrobiłem live'a... A... live'a z Genocide'a, a potem zrobiłem jeszcze jednego live'a z post-Genocide'a pacyfisty. No, może teraz już padnie. Tak, nareszcie.
Hura! Dobra, no to mamy za sobą boss rush i wreszcie możemy przejść do tej oficjalnej, znaczy to jest oficjalna część live'a, ale już do tej głównej części live'a gramy najpierw w Tailspin. Tak, Zeti, widziałem. No pewnie, że widziałem. Jak mógłbym nie? Obudź się, Balu. Mamy dzisiaj dużo pracy. Więc wychodź ze swojego hamok. To chyba był jakiś idiom. Shake a leg, potrząśnij nogą. A tak poza tym, Balu, Don Carnage i piraci są... Dobra, po prostu bądź ostrożny. Nieważne. Tutaj jest twoje pierwsze wezwanie. Leć nad morzem, a powinieneś znaleźć swój cel. Ale uważaj na Dona Carnage'a. Może czekać na ciebie, jeśli... znajdziesz więcej cargo? Podnieś je i przynieś. Jest to taki shoot'em up. Taki, gdzie mogę... O Jezu, nie będę już tak robił. Dobra, już nie. W sumie wiecie co? O, właśnie. Uroki tej edycji. Paweł, proszę cię. Szanujmy się, że żeby CS-a nagrywać. Ej, czemu tak się stało? Cofamy. To będzie... No hit run! O nie! Powiedziałem no hit run. Paweł, painkiller akurat jest bardziej prawdopodobny. I to na live'ie. Mam zamiar kiedyś zagrać we wszystkie części po kolei. Od jedynki... dalej. Więc tego to się możesz spodziewać, tylko nie wiem kiedy, bo pomysłów na live'y mam tak wiele. Dobra, olewać no hit run. Ojej, chyba jednak przydałoby się więcej życia. Więcej życia na bossa. O, dokładnie, dokładnie tak. No, i o to chodzi. Dokładnie, Shad, a jak cofam czas, to się nie liczy, że oberwałem. Ło, rakiety. To jest rakieta. Rakiety wybuchają. Ojej, mój ulubiony cytat. Znaczy, jeden z ulubionych tekstów z filmów. Pokonany! Robota dobrze zrobiona, tłumacząc dosłownie. No, cześć! Tutaj możesz jakieś części kupić. Dobra, dobra, to kupmy. Nie wiem, co chcę. O, dobra, biorę. Co, jak to nie mam pieniędzy? Proszę mnie tu nie oszukiwać. Hub, 5-0, przepraszam. Paweł, powiedziałem, szanujmy się, więc jakie League of Legends? Dobra, to może na razie nic nie będę kupował.
bo zaoszczędzę kasy sobie. Stadion baseballowy. Uważaj na aircraft fire. Zeti, przedstawiasz mnie w złym świetle. To nie do końca tak. Ale rozumiem, że musiałeś mieć pretekst, żeby się pochwalić, że kupiłeś mi grę, którą nagrałem. Ej, ale po drodze powinno być zdrowie, nie? O, no właśnie, dobrze mówię. Wow. Paweł, ja nie przypadam za RPGami, ale chciałbym się kiedyś z Gothiciem zaznajomić. Bo jest to jednak gra, no taka znana w Polsce, tym bardziej. No i chciałbym zrozumieć fenomen tej gry, więc możliwe, że... O nie, kamera nie nadążyła. Moment. Jeszcze raz. Dlaczego to jest takie trudne? Dobra, pędź, bo kamera... Czemu ja muszę tak robić? To dziwne. No ale skoro każą. No Shad, nie wiem, czy mamy ci wybaczyć, że obejrzałeś u Elevena coś. A jedzonko mnie przypadkiem nie uzdrawia? No niestety nie. Dobra, nie ma tak łatwo, co? Jak ludzie to przechodzili w tamtych czasach starodawnych? Jakby to Klocuch powiedział. Dobra, chyba boss. No ale to już muszę z tym jednym życiem. Ło! Co to za tocho? Jakiś bullet hell? Nie taki trudny ten boss w zasadzie. O rany, tak bym chciał poczytać, co piszecie. O, teraz mam chwilę, żeby to zrobić. Dobrze, po live'ie moim zadaniem jest zagranie w Shadow Warrior 2. O, Shadow Warrior. Ojej. Beat copy Darkest Dungeon. Nadal mnie nie stać. Nie biorę. Wydaje mi się, że problem leży w tym, że ja po prostu zbieram za mało pieniędzy. No, jak tak będę zbierał... Co się stało? Jak tak będę zbierał, to myślę, że te 40 tysięcy mogę mieć. No wiem. Wiem, że mam za mało zielonych. Ło! Jakie... te...
Ale ze mnie oszust. Mi by się tak bardzo nie chciało tego przechodzić uczciwie. Chyba nie miałbym cierpliwości w ogóle. No czemu nie mogę... Okej. O co chodzi? No moment, jeszcze raz, bo mi to spokoju nie daje. Czemu nie mogłem tego podnieść? No okej. Ojej, 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 ojej. Jak tego uniknąć? To mnie ciekawi. Da się... Może po prostu... O! To jest dobre. Shad, masz rację. Ale pierwszego chipa i Dale'a bym przeszedł, spokojnie. Bo jest prosty. No i przede wszystkim chipa i Dale'a znam. Od czego zależy, jak oni atakują? W sensie, kiedy wystrzeliwują pociski. No, oni strzelają tam, gdzie ja jestem, po prostu. No naprawdę nie uniknę ani jednego ataku. Tu będę stał i... No ej, nie, 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 przepraszam bardzo, ale... Nie dotknąłem. A, udało się. Coraz lepiej idzie. Trening czyni mistrza. Pyk, brawo. A, właśnie, miał przestać przeklinać. Masz rację. To moment. Nadal za mało pieniędzy. To jeszcze jeden poziom. On to cenzuruje, ale... Paweł, ty to cenzurujesz, ale to nie zmienia nic. Tak myślałem, że to spadnie, tylko nie wiedziałem, jak tego uniknąć. A to, co zrobi, ojeju... Nawiedzony dom to zawsze najgorszy poziom. Pozdrawiam, Mario. No i... No i... Niby... O, dobra. No o co chodzi? Nie przesadzili przypadkiem? Dobra, trudno. No nie, jednak nie. Bez przesady. O, o, fajnie. Bo Sonic sam w sobie jest nawiedzony. Ciekawe, ile ma poziomów ta gra. Mogę tu... A, nie mogę. Dobra, trzeba podstępem tutaj to robić. No, nie, 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 wynocha. Dobrze, poszedł sobie. Super.
Co? No nie, ognisko mnie zabija. No tak, Battletoads to jest jednak już... Co? Moment, moment. Co się tu wyrabia? No nie, no gro... Co proponujesz? Dobra. No... Ale ta gra jest nieuczciwa. Jezu. No przecież, jak ktoś w to gra pierwszy raz, to nie ma prawa tego zapamiętać. Znaczy, zapamiętać, no... nie o to mi chodzi. Umieć przejść po prostu. Fajne jest w tym cofaniu to, że można wtedy sobie przeanalizować moment i zrozumieć, jak go przejść. A może po prostu... Nie, nie za bardzo rozumiem. Przecież ta kamera też mnie jakoś... No przecież nie dotykam. No co te świeczki zrobią? Już się boję. Okej, tutaj będzie bosiątko, zgaduję. O, zdecydowanie. O rany, przestań. Przestań, przestań. No! Nie podoba mi się to, że on leci na ukos, jak lecę do góry. Bo trudniej wtedy trafić. No, wal na ukos, żebym mógł trafić. O, dziękuję. W sumie mógłbym tutaj wlecieć, ale to jest trochę ryzykowne wtedy. No! Pewnie 10 razy zaczynałbym tę grę, gdybym miał ją uczciwie przechodzić. No! Mój ukochany power... No nie. Moment. O, dobra. Kupione, no i fajnie. Jeszcze mam 5000, ale nic za to nie kupię. Jesteśmy spóźnieni, Baloo. Idź na skróty przez miasto, ale uważaj na swoje skrzydła. Są tam drapacze chmur w budowie. No. Takie rzeczy teraz mogę robić dzięki temu power-upowi. Czyli strzelać większą ilością pocisków naraz. Ju. Paweł, czemu jesteś taki zdziwiony? Wystarczyło poczekać 5 minut. Bo tyle trwa wyciszenie.
Nie trafiło, tylko sobie je kupiłem. O, one up. Oj, lisiasty. Kim nie jesteś? Aha, że na wygnaniu nie jest. Nie ma tak dobrze, co? Dobra, już gro, będę się bardziej starał. No, powiedziałem, że... będę się... O rany. Dobra, może... No nie! Ktoś musiał mieć zły dzień, kiedy tego bossa przygotowywał, wiecie? Bo gdzie ja mam... Tutaj się nie da uciec nigdzie. Nigdzie! Nigdzie się nie da. Paweł, nie spamuj. Ciekawe, czy Paweł w ogóle się z zasadami czatu zapoznał. Dobra, unikać to, to jeszcze... No dobra, może to też mi nie wychodzi, ale... Jak to nie spamujesz? Napisałeś dwie wiadomości, które zawierały tylko XD. Co to według ciebie jest? No i co? No przecież teraz tego w ogóle nie... O, unikłem. Uniknąłem jakoś. Okej, zadałem mu jakimś cudem obrażenia. Lisiasty, wyciszyć się. Nie porównuj. Nie aż tak. Dobra, teraz muszę umiejętnie cofać. Nie tyle co atakować, ale cofać. Bo tutaj jedyne co da się robić. Ciekawe jak to się powinno przechodzić tak powiedzmy po chrześcijańsku. No ja wiem, Shad, to jest przykre prędzej. Paweł, łamiesz zasadę o nadużywaniu emotikon. A, tego nie chcę. Bo to jest dodatkowe życie, a akurat tego najmniej potrzebuję. Okej, do jaskini lecimy. Paweł, powiedz, zapoznałeś się z zasadami czatu, ale tak poważnie.
Czyżby? W tym przypadku jestem waszym ojcem dyrektorem, czy coś. Jakoś tak to działa. No co? Ciekawe, co ja mam zrobić. Sobie wziąłem, unik zrobiłem. To zrobię tutaj, jak mi gra nie pozwala, no. Ale nie, no zrobiłem poprawny unik. A. Nie podoba mi się ta gra ze względu na poziom trudności. Ja rozumiem, że to jest gra z NES-a, no ale nie przesadzajmy. Paweł, a co do tego, co mówiłeś, że nie jestem twoim ojcem, to sorry bardzo, ale no w każdym miejscu panują pewne zasady i w twoim interesie jest jest się do tych zasad przystosować. Dobra, jak to zrobić? Okej, muszę w ten sposób atakować. No i to jest prosty boss. Bo tutaj wystarczy sobie strzelać. O, tak, na ukos. Capcom tworzy dobre gry. Ale ta to jest jakaś porażka. Hej, ten boss był naprawdę spoko. Był prosty. Dobra, co to jest? Okej. To mi się podoba. Ha, to dziwne. Dzisiaj masz niebezpieczny, jakby, no, ten ładunek do zawiezienia i jedziesz do dżungli. Trzeba taktycznie wybierać te power-upy. Czy to są kolce, które mnie... Nie, to nie są kolce, na szczęście. To jest po prostu trawa taka wystająca. O, nieładnie, cofamy. Dokładnie, lisiasty. Ciekawe, jak pójdzie Darkwing Duck. Czemu te chmury są platformami i mogę się obić o nie? Tak być nie powinno jednak. Ło! Chwila. To jakiś bonus? Ej, moment. Dobra.
jak Balloon Fight na NES-a. Zeti, o te gry ci... O nie. O te gry ci ostatnio chodziło. Pięknie. I co? Coś jeszcze? Szkoda, że nie można mieć powyżej 3 żyć. Lisiasty, nie mów mi o ukulele na konsolę. Bo ja tak ubolewam, że nie mam żadnej konsoli, na którą byłoby ukulele. Na Switcha wyjdzie dopiero później. A cena taka sama na PC-ty i na konsolę. O! Ostatnia przesyłka tego dnia. Ja z gier od Capcomu to grałem w Resident Evil 1, Resident Evil 5. Przeszedłem, nie tyle co grałem, co przeszedłem. Resident Evil 1 HD. Nie grałem w... Znaczy, grałem w starą wersję, ale nie przeszedłem. Jeszcze raz, bo ciągle popadam w dygresję. Mam mówić, co przeszedłem. Resident Evil 1 HD, Resident Evil 6, 7, Revelations, Revelations 2 i Operation Raccoon City przeszedłem. Jeśli chodzi o Residenty, przeszedłem Bionic Commando Rearmed. Coś jeszcze? Co? To już boss? Ej, ale nie pędź tak. Proszę pana. Dobra, cofnę się tak na wszelki wypadek. Czy ja w ogóle go trafiam? Okej, chyba się udało? O nie! To jest, rozumiem, już boss, tak? A! Oj, moment. Jakieś rzeczy złe wychodzą. Czyli to jest ostatni poziom, co? Gro, daj mi... pomyśleć, co w ogóle tu robić. Okej, to będzie trudne. A, nie mogę na chama, co? Może mogę na chama, może mogę, co? O! Udało się. Przeszedłem całe. Lisiasty, dlaczego nie skończyłeś? A niech was! Ten głupiec Don Carnard znowu wszystko zepsuł.
Kiedy on się nauczy, żeby nie wchodzić mi w drogę, kiedy jestem w, no, w powietrzu. Chwila, co tam było? Jestem najlepszym pilotem w niebie. Na niebie. W niebie to by było trochę niedobrze, bo by umarł. Dobra, to było całe Super Balu. Czyli po angielsku Tailspin. Chyba nie będzie tutaj żadnych napisów, ale przesłuchajmy muzyczkę do końca. Dobra, czyli tutaj już na 100% nic więcej nie będzie. W takim razie idziemy do Darkwing Ducka. Albo nie, nie. Najpierw walczymy... Chwila, Boss Rush? O nie! Co? Boss Rush? Przecież jak mi się przypomni Boss... Okej, pokonany. Za bardzo poobrywałem. Ale uda się. Tego bossa przynajmniej tak. Nie wiem jak... z... no, z tym na przykład. O, wow! Jak ja to zrobiłem? Na razie nie patrzę na czat, niestety. No i ile jeszcze? Proszę, gro. To już powinien być jego koniec. To się nazywa no hit run. No, ale nie będzie trwał wiecznie. No, wystarczył jeden cios. O! Dobra, tutaj trochę za bardzo sobie pozwalam. O nie, o nie. Jedno zdrowie. No to rzeczywiście powinienem troszkę uważać. No, uważać. No ej, nie byłem na to gotowy. I straciłem jedno życie tak naprawdę, bo nie miałem ręki na klawiaturze. Zaraz przeczytam czat, jak będę miał to za sobą. Okej, to było złe. Ale ta nesowość, te ścinki... Bo się za dużo dzieje na ekranie. Czajcie, to jest... takie coś to jest, jak się za dużo dzieje na ekranie. Okej, dobra. Cały czas spamujesz, Paweł. Na przykład wcześniej o jakimś shakerze pisałeś. No, umieraj, umieraj. Wow, jak ja to zrobiłem? Co? To już boss? A nie, jeszcze nie.
Jacy ci bossowie teraz się prości wydają. Jak? Okej, tutaj już mogą być problemy. Nom. No i może nie będzie tak źle, jak będę po prostu leciał w kółko. W kulki. Bo wiecie, tu lecą kulki. Oj, przepraszam. To był taki suchar. Ej, co ja mam to na jeden raz zrobić? Przepraszam bardzo, ale nie zrobię tego. Oj, życie! Dobra, napierdzielaj w to. Napierdzielaj w to i po prostu to rozwal. Zrobiłem to! Super! Czyli udało się zrobić tego boss rusha. O, dobra, no to teraz sprawdźmy, co się działo na czacie. Jest Zeti jeszcze? W ogóle kto jest? O! Dobra, zagrajmy w tego Darkwing Ducka. To trudna gra. Ale Mexican Runner ją przechodzi, nie wiem, w jakieś 10 minut. Jestem Darkwing Duck! No, Shad, dowiesz się za 5 minut. Znowu spamował. Spamowanie połączone z nadużywaniem emotikon. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Z czego to było? Znowu potrzebujemy twojej pomocy, Darkwing. Tajemnicza zbrodnia jakby poniosła się po mieście. Wierzymy, że te przestępstwa mają związek z organizacją Foul. Musisz doprowadzić to do końca. Te niecne plany. Pamiętaj, żeby zbierać wszystkie ukradzione diamenty i sztabki złota. Powodzenia, Darkwing. Czyli co, to są trzy poziomy? Trzy poziomy, naprawdę? Może potem będzie ich więcej? Nie wiem. Szad, jaki kraj, taki Mexican Runner. Bez przesady. To jak sam grałem, to mi lepiej szło, bo sobie przed live'em przechodziłem jeden poziom. Chwila, da się tego złapać w ogóle? Nie wiem. Da się! To tam też powinienem móc się złapać. Cześć, Soku! Ale soundtrack ma piękny.
ogóle, ale nie, bo tak się zacząłem zastanawiać, mi się przypomniało, jak Paweł mówił, żebym nagrał Undertale, jak lubię takie gry. No i tak w sumie myślę, dlaczego ludzie nadal polecają grę, która ma 2 lata? Czemu im jeszcze nie Czemu im jeszcze nie minęło? Dobra, trzeba to zrobić jakoś inaczej. O tak! Tutaj pójdę sobie dołem, bo sztabka złota. A jak wiadomo, jestem łasy na kasę. Kto wie, o co chodzi, ten wie, o co chodzi. O, Super Mario World! Ech, lisiasty, znowu się bawisz w poetę. Uo! Tak nie mogło być. Miałem Super Mario World na Game Boya Advance'a, bo wyszedł pod nazwą Super Mario Advance 2. W sumie ja tam w ogóle nie muszę iść, ale się uparłem na te sztabki złota cholerne. Co? Przecież już nie żyłeś. Dobra, walić to. Idziemy dalej. Okej, ale tego niestety będę musiał. Ale gry retro to jest coś cudownego. Okej, mamy pierwszego bossa. I on był trudny. Bo cały czas ucieka. Chwila, bo muszę sobie przypomnieć sterowanie. O. Oj, niedobrze, za bardzo sobie tutaj pozwoliłem. I znowu. Szkoda, że tutaj boss nie ma paska zdrowia. To by mi bardzo pomogło, bo by mnie motywowało przede wszystkim. O, udało się, pięknie. ZI Game Boy Advance miał też bampery lewy i prawy. Dokąd teraz? Może tutaj? No i tego poziomu już nie znam. Ale naprawdę mnie ciekawi, czy są rzeczywiście tylko 3 poziomy? Jestem Darkwing Duck. Jak się po polsku nazywał Darkwing Duck? No niby taki super kaczor, ale go oszołomiła... Oj, moment. Gro, nie nadążam za tym, co robisz. O! Co? Czemu tu są te skórki od banana? Niech ktoś to posprząta. Agent Kaczor.
Jak to? To nie Shad cię wyciszył, to ja byłem. O! Dzielny agent Kaczor. Nigdy tego chyba nie oglądałem nawet. O, chciałbym więcej gier na NES-a zobaczyć w takich kompilacjach właśnie jak Disney Afternoon Collection. A, zapomniałem, że ja muszę sam się poruszać. Że ja nie jadę razem z tą oponą. No nie, nie. Dobra. To przejście jak w Mega Manie. O, rany. Ha, golas, golas. Jeszcze raz, rzucaj. Dobra, tam jest apteczka, to ja spróbuję się do niej dostać. Moment. Albo nie. Dobra, nie mogę. No, Paweł, powiedziałeś, że miałeś zamiar napisać, ale dostałeś timeouta. Już go nie masz i nie chcesz napisać, więc o co chodzi? No, rozbieraj się. No, musiał jeszcze. Dobra, jest. Kura. Mogę cię przeskoczyć, dziękuję. No ja mu daję 14, skoro już się bawimy w zgadywanie. Dobra, o co chodzi? Dobra. Chwila, czy ja miałem tam iść, czy ja... Nie, ja miałem tutaj. O, świetnie, świetnie. Apteczka. No ej! Co, już nie zostawi? Hehe. No, dużo ich będzie. Już mnie nudzi ten rodzaj przeciwnika. No, ja też byłem właśnie poważnym dzieckiem i dla mnie takie zachowanie na przykład jest niezrozumiałe, bo ja na przykład będąc w gimnazjum... O, co za... To się tak nie zachowywałem, nie? Bosik? Czy nie bosik? Moment, moment! Co ty wyrabiasz? Jak go atakować? A, jak jest taki mały! Co to znaczy, że ciekawszą grę? Przecież gra jest ciekawa.
Ostrożnie ze zdrowiem. O, udało się, akurat. No, Paweł, o co ci chodzi? Przecież ta gra jest jak Undertale. Sam tak powiedziałeś, że to są gry typu Undertale. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Co to za jajko jakieś groźne? Groźne jajko. W ogóle słyszeliście o czymś takim jak fidget spinnery? Ja się dzisiaj dowiedziałem o tym. Znaczy, Boże, nie dzisiaj. Parę dni temu się o tym dowiedziałem. I jest moda na tę zabawkę. I powiem wam, że sam bym się pobawił tym. Dlaczego tej nie? Jeszcze niżej? Dobra, to jeszcze niżej. O-o. Spooky. Moment. Aha, fidget spinnery to takie zabawki, no niby należące do tych odstresowujących, no bo to są po prostu, no jakby wam to opisać, no nie bączki, bo tego się, to się nie kręci po, aj, to się nie kręci po podłożu. To jest takie, żeby sobie w rękach pomiziać. Tam są jakieś łożyska kulkowe, chyba tak to się nazywa. I to się kręci ponad minutę. A mówisz o tych fidget spinnerach? Czemuś przeskoczył? Miałeś wpaść. Myślałem, że jesteś jak Goomba z tych niemądrych przeciwników. Aj. Co to jest za kangur? O kurde. Co to jest za G? Co to za G? Ta. Dobra, no i co teraz, gro? Aha, teraz po prostu to. Łapię. No ej. Teraz mogę na dół bez problemu. Okej, dobra. Działa.
Co? Painkiller jest starą grą? Painkiller to nie jest przypadkiem 2004? To był prosty boss. Masz rację, Damian jest z dwa... Co? Masz rację, Damian jest z 2004. Zeti, przecinki. O, kolejne trzy poziomy. To może zaczniemy odtąd. O! Ta melodia jest mi bardzo dobrze znana, bo WOS-u ją mam. Skąd masz tyle piłek? Gdzie je chowasz? Porównaniu do tego jest nową grą. No nie, prosto na pieseła. Nie, Zeti, nie rób tak. Nie wolno się tłumaczyć pośpiechem. Zawsze wyśmiewam, jak ktoś się tłumaczy, że popełnia błędy, bo szybko pisze. Ja też szybko piszę, ale błędów nie popełniam, no. Się uparłem. Ale jaka cudna melodia. O, tam jest dodatkowe życie, akurat ostatnia rzecz, jakiej mi trzeba. Dobra, najpierw może się tobą zajmiemy, kolego. No ej! Przed chwilą cię pokonałem. Pięknie. Z tobą... A, jak z nim się walczyło? No... O co chodzi? Nie zrozumiem tego. Dobra. Jezu. Dobra, przydałoby się zdrowie. Nie wiem, czy będzie po drodze. No nie. Paweł! Nie mam ochoty. I, o, teraz zadziałało, nie wiem czemu.
No, szad. Dobra. Nie, to nie. Aj. Z tą ćwiartką serca to tak średnio. Fuck, już po mnie. Dobra. Idę tam. Co? Przepraszam? Co on wyrabia? No nie do góry, przestań. Jak nie przeczytasz, to nie pobędziesz tutaj. Okej, czyli tam jest... Nie no, nie łapię tego. No, to jest sekret, do którego da się jakoś dostać. Dobra, może będzie po drodze jakieś... Ale... to dziwne. Ciekawe, jak się tam miałem dostać. O nie! O nie! No! Złośliwy. Mamy to! Bosik, bosik. Sztosik, kokosik. Moment, co mnie za... Chwila, chwila, gro, gro! Spokojnie! Okej, czemu mnie to tam... Moment, bo teraz nie rozumiem... O co chodzi? Aha, to on rzuca. Dobra. Tylko ja jeszcze chciałbym móc go trafić. Czemu nie skaczesz? Rany, jestem w kropce. Cholera, to jest trudny boss.
Jeszcze nie... Nie ogarniam tego sterowania. To nie mogę dotknąć tego pomarańczowego światełka. Tutaj jest potrzebna taka podzielność uwagi z każdej strony, jak powiedziałem. Zeti nie widziałem. No i znowu mam wrażenie, że mi się za nic nie uda boss rush. Za bardzo dałem sobie oberwać wcześniej. Powinienem mieć więcej zdrowia. Dobra, to ja może zaczekam tutaj. Ale jaki on jest wkurzający. Jakby nie był ten boss trudny z samymi tymi płomieniami, a tutaj jeszcze do tego dochodzi... O! Zaliczyło mi, super. Paweł, dlaczego skopiowałeś coś, co jest w opisie? No nie, jestem wredny. Jak my zrobimy boss rusha z tym bossem? Chwila, bo nie czytałem dialogu. Zeti, nie, przestań. Nie bądźmy złośliwi. O, Jin! Jin z lampy. Jin to by klocuch tak powiedział, hehe. No ej. Co? To jest jakiś wiewiór w butach? Ech, ci Japońcy. A ty skąd się wziąłeś? Ło! Nie, bo ona się tutaj nie przestanie pojawiać. Znaczy... No. O! Sukces. Chociaż może nie, nie do końca. No i znowu jest tutaj straszny natłok tych przeciwników. I co ja mam zrobić? Olać! Ile jeszcze będziesz wracał? Nie rozumiem. Pytanie, ile razy ty będziesz?
Idźcie wszyscy. Niedobrze. A, nie wskoczysz, co? Bardzo dobrze. Szukam apteczki, wiecie. O! Jak znalazł. O! Pięknie. Bosik? Jest, bosik kokosik. Co? Przepraszam. Aha, czyli po prostu na mnie, prosto na mnie leci. I tyle. Dobra, to ja będę może się po prostu trzymał u góry, bo tam na dole to dosyć szybko się porusza. Okej, ten boss jest naprawdę prosty. Mówiłem. Aha, to było do lisiastego, ile jeszcze będzie wracał. Coś dziwnego dzieje się w lesie. To może być robota Bushruta. Kogo? Ej, Paweł, to było dobre nawiązanie. Szanuję. O nie. To jest Buda z mordą piesa. Z każdej strony coś musi tu przyłazić. Wynoście się wszyscy. Ta apteczka, ja ją chciałem. O, pięknie, o to chodzi. Co? Że jak? Dobra. Nietoperze te same, co były w... znaczy tylko mają inny kolor, ale tak ten sam sprite, co w Chipie i Dale'u. O, czyli nie na dół. Dokąd?
Och. No nie, zapatrzyłem się na czat. Co to za rycerz? Nie da się go przeskoczyć, serio. Naprawdę? To nie! Boss! Aha, a ja na górę nie mogę się dostać. Łapię. O ty. Nigdy się nie wybieram, szad, tak? O, ostatni poziom. Po co ja tu idę? Paweł, pytałem, co jest nudnego w tej grze według ciebie? Bo chyba albo pominąłem, albo nie odpisałeś. W Life is Strange też dało się cofać czas i to nie było oszustwo, więc czemu tutaj by miało być? A, dobre, to jest logiczny argument. Nie powiecie chyba, że nie. O ty, co za kurak. Dobra, trudno. To tylko ćwierć serduszka. O nie, ale to już było straszne. Thank you.
Co mnie zabiło? Znaczy uderzyło. Ło! Się zamienił. Ta beczka jest, no właśnie, podejrzana. A, nie zrobię tego tak, co? Jaka to jest dobra gra. Nie dziwię się, że według Archona jest to jedna z jego ulubionych gier. O, finałowy bosik, sztosik, kokosik. Dobra, czyli rozumiem, to będzie tu cały czas przyjeżdżać, niestety. No ej, zdążyło strzelić jeszcze. Dobra, to jest trudne. W ogóle, jak ja mam dotrzeć tam na górę, zanim oni się pojawią? Albo zdążyć ich zestrzelić chociaż. O, dobra, jak tutaj będę, to już będzie. To już będzie dobrze. O, nie, o, nie. O, fuck. Ej, prosty ten boss. Udało się. Koniec. Przeszliśmy wszystkie gry w kolekcji. Tym razem pokrzyżowałeś mi plany, Darkwing. Ale następnym razem, kiedy się spotkamy, ja zwyciężę. Robota dobrze zrobiona, Darkwing. Znowu dosłowne tłumaczenie. Uwolniłeś miasto od Fowls. Od terroru Fowls. Zasługujesz na... no, te podziękowania od całego miasta. Na zawsze. Ale naprawdę, soundtrack tutaj jest genialny. Jak ja lubię chiptune.
A taki to tym bardziej. W ogóle co miał znaczyć ten komentarz? Ej, cofnę to, chcę to zobaczyć jeszcze raz. Co miał znaczyć ten komentarz Pawła? A ja lubię Gotika i co mi zrobisz? XD. Tak jakby to było coś złego. No ale skoro taki z niego napinacz, no to niech się wynosi, trudno. Przecież nie będę trzymał tutaj takich ludzi, po cholerę. Darkwing Duck. Dobra. No to został tylko Boss Rush. To nie powinno sprawić za bardzo problemów. Tylko, o, moment. Moment, bo muszę telefon przenieść na drugą stronę, żeby mi nie zasłaniał. Dobra, powoli, jak się z tym walczyło? Aha. Dobra, umrę sobie, ale nie szkodzi. Zaczniemy od nowa. Jak już wejdę w rytm, to będzie dobrze. O, już chyba zaczyna działać. Aj! A już tak dobrze szło. Dobra, jeszcze raz, nic się nie stało. Niedobrze, tak nie może się dziać. Tak nie może się dziać. No gro! Dobra, zabij mnie. Ale, to sterowanie jest trochę męczące. Aj. Bo żeby zejść na dół, muszę trzymać strzałkę w dół i skok. Ale żeby już opaść na dół, to tylko strzałkę w dół, bo inaczej, no właśnie, podskoczę i przez to dzieją się takie rzeczy. Dlatego ten boss jest trudny ze względu na sterowanie. O, no znowu. Okej, nie powinienem oberwać. O, fuck, udało się. Ha, kwak, bo kaczka tak robi, kwak. Rzucisz pudło. No ej, to nie... Powolutku, nic się nie dzieje. Powolutku. O kurde, mogę mu te pudła rozwalać. Niedobrze. Aj. Na razie, lisiasty. Wiesz co, Zeti zobaczy. Na razie daj mi się skupić na tym boss rushu. Idzie mi źle. Idzie mi chyba gorzej niż normalnie jak grałem. Okej, to jest moja... O kurde. Moja taktyka na bossa, ale tego to się nie spodziewałem w sumie. Hej! Nie tak źle. Okej, ten boss. Dobra, to już może umrzyjmy. Ja myślę, że najlepiej tutaj jest po prostu na chama naparzać. Że to jest najlepsze rozwiązanie.
A źle. Ale kurde, żeby... Inni bossowie byli... no tak, inni bossowie byli trudniejsi od finałowego bossa. Dobra, lepiej walczyć powoli. Aj, aj, tylko połowa zdrowia, to już trochę... No nie! Aj. No ale widzicie, teraz pograłem... O, no dobra, teraz to był zły ruch. Fuck, co tu się stało? Przy jednym ataku dwa życia stracić? Nie może tak być. Dobra. I po co mówiłem, że idzie mi lepiej, jak nie idzie lepiej? Dobra, dobra, no skuj się, no. Oj, gdyby takie ataki robił cały czas, to spoko, ale nie, właśnie on robi... Nie, 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 nie mogę tak... Hej, jak ja to zrobiłem? Ale to daje taką satysfakcję, bo ja nie wiem, jak to się dzieje, że mi się to udaje. Dobra, jak się to robiło? Aha, tak. Dobra, chyba mi się nie uda za pierwszym razem. A jednak! Okej, ten boss był fajny, ten mi się podobał. No i... No a po co ma subować, jak już i tak nie będzie mógł nic pisać? Ech, zgaduję, że subskrybuję jakichś blowków i innych takich. Oj, oj, oj. To dopiero będzie. Mogę na chama walić po prostu. Mogę. Tak byłoby najlepiej. No nie, nie mogę, bo... No widzicie, co się dzieje. Te ognie. To jakieś zło. Jeszcze on tym młotkiem rzuca. Na tym bossie chyba się przejadę. Fuck. Czemu nie mogę dotykać tych pomarańczowych lampek? Nie rozumiem tego. A mogę je...
O rany. O rany. Mogę. Mogę je niszczyć. To dopiero. No. Ojej, dobra, no to na pewno to jest jakiś sposób zniszczeniem tego. Okej, musiał walnąć tym swoim... O! Za dużo tego leci. Ale to jest myśl. Skupię się po prostu na jednym takim palniku. On tutaj będzie przylatywał. Co? No jak to rzucił jeszcze? Fuck. No rzucaj, rzucaj, proszę bardzo. O nie, 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 już przestań rzucać, bo mam tylko ćwiartkę. Nie wiem, co mnie zabiło, miałem wrażenie, że przeskoczyłem. No nie, no mogę w sumie zaczynać od nowa. No, no skuj się, skuj się. Tutaj nie ma niestety cofania czasu. No, co się dzieje? Dobra, skuj się. No, rzucaj tym młotkiem swoim. Dawaj. Okej, rzucił. Przeskakuj. No dobra, wiedziałem, że tutaj oberwę niestety. Oj, udało się! Hej, dobrze, dobrze, fajnie, naprawdę się cieszę. Dobra, tutaj to wystarczy tak naprawdę... No dobra, źle zacząłem zdecydowanie. Tutaj wystarczy tak naprawdę... O! No, ale miałeś się... miałeś się tam trzymać tego, wiesz o tym. Dobra, trzeba to inaczej zacząć. A nie na chama lecieć od razu tam... tam... O, oh, fuck. Jak dobrze to zacznę, to będzie naprawdę super. Czemu oni mnie ciągle trafiają? O, dobrze, dobrze, dobrze. Tylko teraz tego nie zawalić. Super. O, i jeszcze po apteczkę iść. No, teraz to ja mam wygraną w kieszeni. Oj, Zeti, zaraz przeczytam to, co napisałeś. I udało się. Świetnie. Hura. 13 minut to słaby czas, bo ludzie tutaj mają 52 sekundy. O, Zeti, to bardzo miłe. Ojej, dobra, udało się. Przeszliśmy wszystkie gry z kompilacji Disney Afternoon Collection. Na dodatek przeszliśmy wszystkie boss rushe. Fajna kompilacja, naprawdę mi się podoba. Chciałbym, żeby więcej wychodziło takich rzeczy. No bo hej, no fajnie jest móc zagrać w gry z NES-a, tym bardziej, że trudno gry na NES-a kupić.
a jak już można, to są dosyć drogie. A tak to wychodzi w takiej kompilacji na przykład 3,33 € za grę. No i to jest spoko cena. Mam nadzieję, że Capcom będzie więcej takich rzeczy wydawał, no bo jest to fajna sprawa. Dobra, kończymy. Fajnie, że byliście. Mam nadzieję, że wam się podobało na live'ie. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć, pa, pa.